Witam w następnym filmie. Dziś pokażę srebrną 400-letnią nowożytną monetę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Subskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię żadne filmy. Mam tutaj półtoraka koronnego Zygmunta III Wazy. Półtoraki były bite za panowania Zygmunta III Wazy od 1614 roku na wzór z sąsiednich Niemiec, gdzie emitowano już od 40 lat Apfelgroschen. Monetę o nominale 1,24 talara. Dzięki międzynarodowym stosunkom handlowym moneta ta była już dobrze znana ludności Polski i Litwy, dlatego Apfelgroschen stał się wzorem dla nowego polskiego nominału półtoraka, który był warty 1,5 grosza albo w połowie trojaka. Półtoraki emitowano do 1627 roku. Bite były przez cztery mennice, dwie koronne w Krakowie i Bydgoszczy i dwie miejskie w Rydze i w Wilnie. Awers numizmatu przedstawia w centralnej części tarczę herbową, pięciopolową, polsko-litewską, na której umieszczony jest orzeł polski oraz pogoń litewska. Z herbem Wazów w środku. Nad tarczą jest korona. Pod herbem znajduje się nominał. Weź trójeczka. Nominał w pół groszach, cyfra 3. W otoku jest skrócona inskrypcja Sigismundus 3 Dei Gratia Rex Polonie Magni Duci Litwanie. Czyli w tłumaczeniu Zygmunt III z Bożej Łaski Król Polski i Wielki Książę Litewski. Na rewersie natomiast w otoku jest skrócona inskrypcja Moneta Nowa Regni Polonie, czyli nowa moneta Królestwa Polskiego. W środku symbol władzy, czyli jabłko królewskie oraz nominał 24, czyli wartość 1,24 talara. Po bokach jabłka królewskiego są ostatnie dwie cyfry roku bicia monety. Tutaj mamy dwie dwójeczki, czyli 1622. Pod spodem jest herb. Herb, który należał do rodu podskarbiego Wielkiego Koronnego. Urzędnika, który podczas bicia monet zarządzał mennicami i całym skarbem Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1616 roku do 1624 na półtorakach wybijany był znak o wyglądzie grotu nad półksiężycem i dwoma gwiazdami po bokach. Jest to znak wywodzący się od herbu Sas, rodu podskarbiego Mikołaja Daniłowicza. Półtoraki z okresu rządów Zygmunta III Wazy mają dużo odmian, które bardzo się różnią w skali rzadkości oraz w cenie. Średnica monety to 21 mm, waga 1,23 g, srebro 375.
Dzięki, zapraszam do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć!